Moje słowa wyrywają się jak fale przypływu we mgle, zaduszając nieświadome mewy. Dlatego, że przekraczają barierę ust bez natchnienia ducha, czyli bez śladu jego owoców. Każda jest jak but dawno znoszony, stary, zgrzybiały, dziurawy i bez cholewy. Każdego ślady błądzą w tej mgle, odciskane wciąż i zmywane na piaszczystym kocu. Postanowiłem, że w tej chwili stanie się zupełnie inaczej. Mam przecież trzy kartki papieru. Pierwsza kartka przyjmie wszystko, spija atrament pretensji, żalu i jak filtr zatrzyma toksyny. Wszystkie one w celulozie obumrą jak więzień zapomniana wrzucony pierwej do karceru, a wraz z nimi ból słuchaczy, strach odbiorców, fetor złości, podłe przypadkowe czyny. I z tej kartki wprost na drugą jak z pieczęci, tylko czyste już przesiąknie światło skruchy. Czarno na białym wypali precyzją mego serca, nada kształt cieniowi mojej duszy. Pierwszą spalę. Ogień z niej jak słońce wypoci fotony, piach pogrzebie po niej popiół suchy. Z drugiej łódkę zrobię, znajdę falę. Puszczę wolną, niech samotnie w rejs swój szybko ruszy. No a trzecia, to jest święta karta mego życia, bilans strat, bo zyski wam chcą zwrócić. To mój list do Boga i testament dla was, coś wiecznego, czego nigdy się nie da porzucić. Chyba poruszyłem wycieraczkę pod drzwiami Pana Boga, śnieżnym runem się przede mną rozpościera. Tylu ludzi wytarło w nią swe buty, a tak niewielu przestąpiło próg. Przyniosłem tu swój list. Wolałem osobiście, aniżeli przez kuriera. Ale wzroku nie podnoszę, nawet na drzwi. Wystarczy mi adresat na kopercie. Bóg. Pierwszy raz robię coś cierpliwie, czyli czekam. Nie pukam, przecież wiedzą by otworzyć. W sumie na tej kartce też nic nie napisałem. Zbędne są słowa, pot i atrament. Kto lepiej niż Bóg potrafi jej treść bez mojej ingerencji odtworzyć? A tak, gdybym coś pisał, wyryłbym na niej zwykły ludzki grzeszny zamęt. Tyle tu już leży takich kopert, a w nich rzeczy przeróżne i zmyślne, grające kartki, ozdobne pismo, zapach perfum. Bóg wie, co jeszcze. Gdzie jest przepraszam, listy są anonimowe. A te z adresem dostawy na umyślne. Ja na swoim mocniej zaciskam dłoń, choć wiem, że bez problemu w tej stercie go zmieszczę. Rozumiem jednak, że mam go zabrać, jeśli mam potem zestawić pytania i odpowiedzi. I wiem, dlaczego nie patrzę. Wystarczy, że on przez wizjer nie przestaje mnie śledzić. Chciałbym kiedyś to oko zobaczyć i ucałować. Jeśli ma to i drugie, i pogłaskać dłonie. Podobno gdy szat jego bezwładnie połać, wątpliwości mijają, a strach szybciej płonie. Choć nie widzę, to wiem, że uśmiecha się do mnie, jak dumny tata przecinający pępowinę potomka. Tam w krwi odrzwia, przez które życie wyrwało się skromnie, tu krew tego życia, którą z oka wydłubuje słomka. Stoję, lecz wiem, on nie pozwala mi tutaj dłużej być. Jego duma mówi: piękny wiersz skomponowałeś, teraz wracaj, zgodnie z jego treścią żyć. Spełnię wszystko, co w nim napisałeś.